Hej kochani, wyszłam za stanem na spacer, witam się z wami w kolejnym vlogu o 9 rano. Ja znów na spacerze, tylko już prosto z przedszkola. Bo i powiem wam, że nie mój dzień. Katar mnie miażdży i gardło mnie miażdży, w sensie chrypka. Witamy się z wami w kolejnym vlogu. Ja dalej kaszlę. Kto jest na Instagramie, to wie. Od razu mówię, nie będę poruszać tu tematów ostatnich wydarzeń. Poruszyłam je na Instagramie, tak dość dobitnie, więc tyle. Wczoraj był live i tak dalej. Kto mnie obserwuje, to wie, kto nie, to nie obserwuje. To nie, ale zapraszam do oglądania. Dzieciaki są w domu, jest poniedziałek, ale ja ich zaraziłam katarem i zapaleniem chyba krtani. To podejrzewam, że to jest zapalenie krtani. Też ich kaszle, więc prawdopodobnie do końca tygodnia zostaną ze mną w domu. Idę na dół, mam bajzel po weekendzie taki, że nawet zobaczcie, narzuta pokrowiec z materacu prany, bo Laura postanowiła mieć wpadkę w moim łóżku. Schodzę, bo dopiero schodzimy, wypuszczam psa, żeby się załatwił to, co ma załatwić. Zjemy sobie jakieś śniadanie, pójdziemy z nim na spacer, za oknem świeci słoneczko. Pokażę wam to słoneczko, ale nie patrzcie na bałagan, proszę was. O, widzicie? No. No, bałagan jest, no tak jak mówiłam, mam lekki Saigon. W domu kanapa przestawiona. Patrz, Antoś, jak wygląda kanapa po wczorajszych twoich szaleństwach z psem, widzisz? To może być jego sieść. Ale matka to musi posprzątać. Skoro dosięgnął do tamtej. To jest kolejny dzień, nie vlog. Zapomniałam. Patrzcie, co tu jest. Tu też masakra przez Laurę. Zaraz wam pokażę, o co chodzi z tym moim materacem. Bo wam chyba mówiłam, że wam pokażę, poczekajcie, bo i tak tu będę sprzątać, bo jest Saigon. Widzicie? Ten materac jest skonstruowany tak, że ma materac mięciutki, na tym byście się super wyspali. Kurde, super by się też na tym spał. Na tym byście się super też ekstra wyspali. Mięciutkie to jest i tak dalej. Ale na to jeszcze idzie, żeby wam było jeszcze lepiej. Taka pianka termoelastyczna, czy tam jak się to nazywa, elastyczna pianka,
i na nią idzie ten pokrowiec, który przypina się do tego zameczka, więc jak wam się coś rozleje, jak wiecie, nie wiem, winko z mężem w łóżku, czy nie wiem, no pijecie coś w łóżku, czy różne tam są rzeczy dzieją, to możecie to po prostu odpiąć. I samo to wyprać, nie wiecie, ściągać z całego materaca i tak dalej, tylko samo tą warstwę, na której śpicie, wyprać. Można to prać w 40 stopniach, no i suszyć, nie wolno do, z tego co wiem. Czekajcie. No nie wolno suszyć w suszarce, jest oznaczenie. Także zaraz wam pokażę, jak to wygląda, jak się nałoży. Tak to wygląda. Ubrane. Tam trzeba przyklepać jeszcze. Ale to jest taka jakby, wiecie, jakbyście mieli taką nakładkę na materac, której możecie, a nie musicie używać. Możecie używać materaca też z tej zupełnie drugiej strony, która jest taka. Nawet nie dawać tej nakładki. Jeżeli na przykład dla kogoś to by było za miękko. Prawda? Bo dla niektórych ta pianka może być za miękka, to można materac wtedy odpiąć sobie to, zawinąć. To było w takich fajnych pokrowcach, więc można nawet tą nakładkę w tym pokrowcu schować i spać sobie na odwrocie. Ale nam jest wygodnie. Dzień trzeci. Policja odjechała. Nie chciałam nagrywać przy policji, bo to nie jest... Zobaczcie. Proszę, tu trzy. Ja pierdolę, serio ludzie wyrzucą zwierzęta przy drodze. Rzucili, zobaczcie. Humanitarnie rzucili suchy chleb kotom. No i ciasteczka. Ciastka, mamo. Antozia... Ktoś je wyrzucił, wiesz o tym? Wiem, ale jeszcze ciasteczka. To zostawili kotom. Pies dostaje szału, jest po drugiej stronie, drugi, ale nie martwcie się. Tak go zapięłam, że nic mu nie grozi, a tutaj po prostu by wystraszył tylko te biedne zwierzątka, te biedne kotki. I wiecie, ja dobrze nawet, że Aston go wystraszył, bo wiecie, on chodził tam. W tych krzakach i wyszedł do nas dosłownie na drogę, ale Aston tak do niego doskoczył, że się wystraszył i no i gdyby nie to, to bym nie wiedziała, że tu są jeszcze cztery, zabrałabym tego jednego pewnie do domu. A, jedzie pan, także będziemy ratować. Nie bój się, tak to one laurka. Finału nie ma, dwa koty zostały. Pan przyjechał z transporterem. Nie, tak, bo ja boję. Załadował jednego, drugiego kota, trzeciego już się nie udało, no bo wtedy ten, co był drugi, ten, co był pierwszy, to mu uciekł. Więc dwa koty pojechały, dwa koty nadal zostały. I pan mówi, że trzeba założyć klatkę pułapkę. Pytam się go, a ma pan taką klatkę? Nie. Jedzie pan ze schroniska 20 km, żeby zabrać kociaki. Nie zabiera takiej klatki. No. Przecież co on myślał, że ja te koty wszystkie trzymam na rękach? I widzicie, no najgorsze to jest to, jak można wyrzucić zwierzę, walnąć mu chleb i ten kukurydziane chrupki.
Jaka ciemnota, normalnie ludzka. Boże, chłopie, babo, kimkolwiek jesteś, co to zrobiłeś, obyś na starość ktoś ci rzucił szczerstwiały chleb i zostawił w krzakach. No bo normalnie... To mi Antoś powiedział. Czekajcie. Nie, to nie on. Że z głodu nie umrze, a trzeba pilnować, żeby kociaków nie rozjechało. Ale jacy kurde humanitarni, że w ogóle ten chleb tym kotom zostawili. A kotu? Naprawdę. Ja nie lubię kotów. Tam jest woda, dwie płyty i świruje. Koty nie mogą jeść chleba, no. O Jezus, ludzie. Serio. Biedne kociaki. Akcja, ratuj kociak. No i tak, kochani, nie wiem, pan do mnie nie dzwonił, nie wiem, czy był po tego kotka, czy nie. Myślę, że tak. Co? Cały się umyj. Już tam idę do ciebie. Nie wiem, no, Laurka kaszle, ja już teraz nie pojadę. Jeżeli się złapał, no to... mam nadzieję, że tak się stało. Dostał jedzenie i nic mu tam na pewno nie będzie groziło. Nawet będzie bezpieczniejszy niż jakby go miał dopaść jakiś, wiecie, lisek, chytrusek i te sprawy. Więc dobrze. No i jutro rano podjedziemy, bo już nie chcę dzieci ciągać. Teraz pan się nie odzywał, więc zobaczymy. Ale myślę, że był tam, bo... jak się to mówi? Bo mówił mi, że musi tą klatkę na noc wziąć. No i tyle.